To jest kierunkowskaz i tu tak wygląda wejście na górę okazania. Tutaj zaraz przy wejściu z parkingu mamy figurę Jezusa, z którego kolana wypływa cały czas jakaś substancja. Ale wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Przede wszystkim wodospad jest bardzo szeroki. Wylądowaliśmy w restauracji takiej po drodze, która jest między wodospadami a Medjugorje. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, jesteśmy w samochodzie. Jedziemy dzisiaj zwiedzać Medjugorje. W tej chwili zaczynamy zwiedzanie od Góry Objawienia. Jest korek do parkingu. Parking jest bezpośrednio pod górą i potem będziemy się wdrapywać do miejsca, gdzie objawiła się Matka Boża. Udało nam się zaparkować. Jesteśmy w tej chwili na parkingu bezpośrednio przy wejściu na Górę Objawień. Trzeba koniecznie sobie ustawić w nawigacji Góra Objawień i bezpośrednio jak doprowadzi Was właśnie do tego miejsca, gdzie jest ten parking. On nie jest zbyt duży i trzeba uważać, bo są takie kamienie raz na jakiś czas. Tak jak tutaj. No i to ogólnie jest taki parking dosyć kamienisty, tak wygląda. Ale udało nam się znaleźć miejsce, sobie tutaj zaparkowaliśmy. Także bardzo się cieszymy i idziemy na zwiedzanie pierwszego punktu. To jest Góra Objawień. Ogólnie to jest ulica pod Brdo. Ta główna właśnie tutaj jest. Tutaj można z tego miejsca też właśnie dojść do kościoła. My będziemy podjeżdżać sobie autem i idziemy, wejście jest tam dokładnie przed nami. Na Górę Objawienia można dostać się dwoma ścieżkami. Tą najbliżej parkingu wzdłuż Bolesnych Tajemnic Różańca oraz drugą, nieco bardziej oddaloną, wzdłuż Tajemnic Radosnych. Pierwsza jest dużo bardziej stroma i trudniejsza, więc zdecydowanie lepiej wybrać drugą, która jest łagodniejsza i przyjemniejsza do wejścia. Wejście na górę zajmuje około 20 do 25 minut. Na drodze do miejsca objawień ustawiono wielki drewniany krzyż, który oznacza miejsce, gdzie Matka Boża trzeciego dnia objawień poprzez Marię Pawłowicz po raz pierwszy wezwała do pokoju. Po drodze na górę umieszczono płaskorzeźby z brązu przedstawiające radosne tajemnice różańca. Jak dojdziecie do piątej tablicy, to trzeba skręcić w prawo i tam na końcu już jest widoczna Maria. I to jest nasz punkt docelowy. W miejscu objawień w ich 20. rocznicę postawiono figurę królowej pokoju. W tym miejscu obowiązuje cisza, a miejsce przepełnione jest modlitwą i skupieniem. Jeśli chodzi o historię tego miejsca, to pierwsze objawienia miało miejsce 24 czerwca 1981 roku, kiedy to Matka Boska ukazała się szóstce dzieci. Pojawiała się ona im regularnie przez kolejne dni. Po kilku dniach miejsce stało się bardzo licznie oblegane przez pielgrzymów, którzy na własne oczy chcieli zobaczyć Matkę Boską. Sytuacja ta nie była na rękę aktualnej komunistycznej władzy, która zabroniła wchodzić tłumom na górę, urządzając również przy tym masowe łapanki. Zeszliśmy już na dół, zejście było trochę trudniejsze. Tak, było trudniej, ponieważ śliskie skały, trzeba było bardzo uważać, mięśnie się napinały. Ale wejście było fajowskie. Tak, a jak zeszliśmy, to czekała na nas też tutaj nagroda w postaci lodów. Tutaj sobie kupiliśmy lody, były całkiem niezłe. Tak, lody były po 1 euro i nam bardzo smakowały. Także teraz idziemy dalej w stronę jeszcze sanktuarium. Tutaj zaraz przy wyjściu mamy dom Wicki. Wicka to jest pani, która ma raz na jakiś czas widzenia. Czasami wychodzi tutaj na balkon i opowiada o swoich widzeniach. Także tutaj właśnie jest to miejsce. Po zejściu na dół koniecznie trzeba odwiedzić znajdujące się u podnóża góry niebieskie krzyże. W tym miejscu ukląkł jeden z widzących, Iwan. Wtedy przemówiła do niego Matka Boska i ostrzegła, aby dzieci nie szły na górę, bo tam czekają na nich błękitne anioły. Tak potocznie miejscowa ludność z uwagi na kolor mundurów nazywała ówczesną milicję. Po dziś dzień krzyże są licznie odwiedzane przez pielgrzymów i zbierają się tutaj grupy modlitewne. Łatwo jest też tutaj dotrzeć osobom niepełnosprawnym czy starszym, które nie są w stanie przejść trudnej, kamienistej drogi na górę.
Jesteśmy już na parkingu pod sanktuarium. Jest tutaj bardzo duży parking. Trzeba kierować się ogólnie znakami na parking, więc jest to bardzo dobrze wszystko oznaczone. Parking jest naprawdę duży, nawet tutaj kampery się mieszczą, autokary. Jest jeszcze dosyć dużo miejsca, także myślę, że spokojnie tutaj można się zawsze zmieścić. I parking, z tego co widzę, to jest bezpłatny. My sobie stanęliśmy tutaj i tutaj za tym żywopłotem jest już sanktuarium, do którego właśnie zmierzamy. A tutaj mamy plan właśnie okolicy całej. My teraz przez chwilę byliśmy na Górze Objawień. To jest mniej więcej 1,5 km z tamtego miejsca. Przyjechaliśmy sobie tą drogą tutaj. Jesteśmy teraz na Piątce, czyli na właśnie sanktuarium. A jeszcze tutaj można sobie pójść na drogę krzyżową i dojść na górze. Jest taki krzyż biały, gdzie są podobno relikwie krzyża Pana Jezusa, na którym umarł. Więc tak wygląda mapa okolicy. Tutaj zaraz przy wyjściu z parkingu mamy figurę Jezusa, z którego kolana wypływa cały czas jakaś substancja. No, ludzie uważają, że ona jest święta, także warto tutaj również przyjść. Tutaj mamy ołtarz polowy. Z bardzo dużą ilością ławek dla wiernych. Tutaj mamy różne konfesjonały. Jest spowiedź w różnych językach, na przykład to jest chorwacki, francuski. Znaczy, że ksiądz, który tam siedzi, właśnie spowiada w tym języku. Ciekaw jestem, czy znajdę język polski. Nie, na razie głównie chorwacki, z tego co widzę. Tak, głównie chorwacki. A tutaj mamy już samo sanktuarium. Dokładnie to właściwie nie sanktuarium, tylko kościół świętego Jakuba. To jest ten Jakub od ścieżki świętego Jakuba. Odwiedziliśmy już kościół świętego Jakuba. Bardzo skromny kościół, jak trafiliśmy, tak jak widzieliście, na ślub, ale to zawsze taka miła odmiana. I teraz jedziemy jeszcze do wodospadów Krawica. Są one tutaj nieopodal, także kończymy nasz dzień z Medjugorje. Ogólnie, szczególnie na tej górze, no to ogromne przeżycie tam być. Chłopcy dali radę, także jak będziecie z dziećmi, to spokojnie, powoli, swoim tempem można tam dotrzeć. I to miejsce ma w sobie rzeczywiście coś niezwykłego. Niesie ze sobą dużo takiego wewnętrznego spokoju. A teraz co? No jedziemy do natury. Także wodospady Krawica przed nami, to jeszcze zostańcie z nami. Przejechaliśmy 20 km i wylądowaliśmy na parkingu pod wodospady Krawica. One są tam na dole, dokładnie tutaj, gdzieś tam na dole. Już jest, ja tutaj słyszę. Idziemy teraz w stronę wejścia. Mamy 900 metrów do przejścia. Tak wygląda tutaj ten główny plac, tam jest wejście. A ja idę jeszcze zobaczyć, czy tam z krawędzi widać trochę tego wodospadu. No i widać z góry, tak to wygląda. Ile kosztuje 20 marek? Czyli to jest około 45 zł, tak mniej więcej. Dzieci są za darmo. Do wodospadu mam 400 metrów po schodach. Ale można też wybrać drogę po ulicy, wtedy jest 800 metrów i się idzie po prostu uliczką. Już praktycznie na samym dole możemy zobaczyć jeszcze coś takiego. To jest taki jakby początek wodospadu, ale właściwe wodospady są tam. Tu musimy jeszcze kawałeczek zejść na dół i tak naprawdę tam, gdzie idą ci ludzie, się idzie. Ale tak, to jest naprawdę bardzo ładnie. Troszeczkę przypomina to Pitwicę. Tutaj jak się schodzi na dół, są jeszcze bary, dwa i restauracje. I ogólnie tutaj można się również kąpać. Oczywiście jak jest ciepło. Ale wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Przede wszystkim wodospad jest bardzo szeroki. W
Woda jest tutaj bardzo czysta, ale z tego co widzę, to od razu robi się głęboko. Także tutaj chyba trzeba naprawdę dobrze pływać, żeby się przekąpać. Widzę rybę! Zauważę też jakąś rybę. Także ogólnie bardzo fajnie. Tam jest jakaś wysepka. Nie, nie wsadzam do wody. Ej, tam, po mnie chodzi paska. Już idziemy ją zobaczyć. O, patrz. Ale jakaś jakby oswojona, co? O, dziecka. Tutaj jest plaża i można się tutaj napić czegoś w tym miejscu. Albo tutaj jest restauracja i właśnie zobaczymy, co tam jest do jedzenia. W tej restauracji jest ogólnie bardzo mały wybór, właśnie to są tylko mięso z grilla i ciewapcicze. Także darujemy sobie, wracamy teraz na parking. Wylądowaliśmy w restauracji takiej po drodze, która jest między wodospadami a Medjugorje. Damusia zamówiła sobie smażone kalamary z mangoltem i frytkami. Tutaj mamy sałatę szopską, ale ona jest tak podawana inaczej niż do tej pory się spotykaliśmy, bo jest bardzo drobno pokrojona, ale już jej troszkę zjedliśmy i jest naprawdę bardzo dobra. Dla chłopców wzięliśmy pizzę capricciosa. Też bardzo fajnie wygląda. Mama zamówiła tutaj kurczaka z grilla z mangoltem i frytkami, a ja zamówiłem karkówkę z grilla. Tak to wygląda, wygląda bardzo smacznie. Restauracja Mała Kucia. Mała Kucia. Jesteśmy bardzo zadowoleni, było jedzonko bardzo dobre. Zapłaciliśmy, słuchajcie, za dwa wina, białe i czerwone, za dwa soki świeżo wyciskane, za iced tea, sałatę szopską, jedną pizzę i te trzy dania, co widzieliście. Ja jeszcze wziąłem kawę cappuccino, zapłaciliśmy w przeliczeniu 193 zł. Także uważamy, że to jest bardzo tanio i jedzenie było naprawdę bardzo smaczne, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Wracamy już na kemping. Jutro z Bośni już wyjeżdżamy, jedziemy na kemping pod Dubrownikiem. Także jak jesteście ciekawi, jak będzie wyglądała ta droga i jak wygląda kemping pod Dubrownikiem, to zapraszam na kolejny odcinek. Za dzisiaj dzięki i do zobaczenia. Out of the cold into my warm hand in the sun.